Widziano ją ponoć nieraz właśnie w nocy. Dzień dobry, długo będzie trzeba czekać na pizzę? Około 50 minut. Nowy rower, który wygrałem. Wygrałem rower. Naprawdę. Kupiłem... I kto poznaje, gdzie jesteśmy? Do 19. Nie wpuszczą nas, panie, kartą zapłacimy. Trzeba, a dobra. Cześć wszystkim, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj niedziela, słoneczna i pogodna, a my jedziemy na wycieczkę. Zanim pojedziemy razem z wami na wycieczkę, dziękujemy za oglądanie naszych filmów i prosimy was o subskrypcję. Tak, zależy nam na subskrypcjach. Nasze filmy nagrywamy jako pamiątka dla nas, ale jeżeli ktoś przy okazji obejrzy, to bardzo się ucieszymy. Także bierzemy nowy rower Justynki, zobaczcie, firmy Merida, hamulce hydrauliczne, osprzęt z przodu, z tyłu Altusa. Także naprawdę fajny sprzęcior. Wyruszamy tutaj z takiego jeziorka i zobaczycie, gdzie pojedziemy. Jedziemy lasem, drogą leśną. Mam nowy rower, który wygrałem. Jakiś ketchup kupiłem, pani poprosiła mnie o jakieś dane i za tydzień przyszedł mi SMS, że rower jest mój. Karwio, bo ty jesteś szczęściarzem. Rower jest miejski, dlatego lasem jest trochę ciężko, ale damy radę. Dobra, jedziemy. I kto poznaje, gdzie jesteśmy? I witajcie w królewskim mieście Chęciny, w mieście Królowej Bony, w mieście, gdzie kręcono jeden z najbardziej kasowych polskich filmów Jerzego Hoffmana, Pana Wołodyjowskiego. W mieście królów polskich przebywali tutaj Władysław Łokietek, Władysław Jagiełło, Kazimierz Wielki, no i oczywiście Królowa Bona. Królowa Bona przechowywała tutaj ogromne skarby. Skarby, które chciała wywieźć do Włoch, ponieważ jej syn Zygmunt August wygonił ją z Polski. I właśnie przewożąc te skarby na 24 wozach, most na Nidzie Białej załamał się. Skarby wpadły do rzeki i ponoć do dzisiaj tam przebywają. Wielu poszukiwaczy skarbów szuka tych skarbów właśnie do dzisiaj. Także pokażemy wam Chęciny. I to jest właśnie rynek w Chęcinach. Tutaj ponoć są najlepsze lody w Polsce. Ale przed lodami najlepsza pizza w Polsce. Idziemy teraz na najlepszą według nas pizzę z pieca opalanego drewnem. Właśnie tu jest pizzeria w Chęcinach, gdzie jest przepyszna pizza. Nazywa się Oliwa do ognia. Jest nasza pizza italiana, jest naprawdę fenomenalna. A czemu jest taka dobra? Bo właściciel tej pizzerii przez kilkanaście lat we Włoszech był pizzermenem. Dobrze się nauczył robić pizzę, także jedno. I zjedliśmy przepyszną pizzę. Tam właśnie zjedliśmy. A teraz już idziemy na zamek, ale przed zamkiem na rynku jest studnia. I Justynka coś opowie o tej studni, ponieważ jest bardzo ciekawa legenda. Legenda głosi, że w tym momencie, kiedy budowano, kopano tutaj tą studnię na rynku, równocześnie powstawała dużo głębsza studnia, tylko że na zamku. I pojawiło się wówczas stado kaczek, jedna wyróżniająca się z niebieskimi piórkami, wleciała do studni na dziedzińcu zamku, natomiast robotnicy chcieli ją wypędzić, ponieważ bali się, że zmąci wodę. Kiedy zajrzeli do studni,
kaczki nie było. Natomiast kupcy, którzy tutaj sprzedawali swoje drogocenne rzeczy, zorientowali się, że otóż ta kaczka wyfrunęła z tej studni. Tak powstała legenda o połączeniu, o jakichś słynnych tunelach podziemnych, które łączą zamek z rynkiem Chęcina. No właśnie, i ciekawe, czy to prawda, czy tutaj właśnie pod tym placem rynku są jakieś tunele podziemne. Może ktoś wie, to niech napisze w komentarzach. A my teraz już idziemy na zamek. A tutaj mamy pomnik króla Władysława Łokietka, który bywał na zamku w Chęcinach. I podobno był niski, ale zobacz. Jest wyższy ode mnie, więc nie wiem, czy był taki niski. I my już idziemy na zamek, który jest na takiej górze, mieszczącej się na wysokości 360 metrów nad poziomem morza. Tak, także wchodzimy teraz na górę zamkową. Zjedliśmy pizzę, więc mamy siły. Zamek został wybudowany na przełomie XIII i XIV wieku. I była to jedna z najbardziej bezpiecznych warowni. I na zamek prowadzą właśnie takie schody. A po drodze mamy różne figury, a to właśnie Jan III Sobieski, król Polski, który obronił Europę przed wojskami tureckimi. Pod Wiedniem oczywiście. I już prawie dochodzimy do wejścia na zamek. Po drodze jest taka armata, która broniła zamku właśnie przed różnymi agresorami. Tutaj właśnie wylatywały kule, jakieś ołowiane. A my idziemy już na zamek. Tam jest wejście, widać. Tak jak Justynka mówiła, jeden z najbezpieczniejszych zamków w Polsce to był. Chyba przez 250 lat nie zdobyty. Ja nie mogę. Na chwilkę dosłownie. Kurczę, do 19. Na YouTube'a chcieliśmy mówić, chociaż... Do 19. Nie wpuszczą nas, panie, kartą zapłacimy. My nie możemy. Ja, tyle kilometrów, ja nie mogę. Do 19 to i tak my jesteśmy najdłużej. Nie, no tak, zgadza się. Tak, zrobić sobie skąpi. No i niestety, nie udało się wejść. No i niestety musimy wyjść, pani już zamyka. Także gdybyście byli na zamku w Chęcinach, to do 15 godziny, do 19 można wejść. I tutaj jest informacja właśnie o godzinach wejścia, czyli zobaczcie, latem rzeczywiście do 19 jest zamek otwarty. I ceny, bilet normalny kosztuje 17 zł, ulgowy 13 zł. A u podnóża zamku są stragany z pamiątkami. Są na przykład miecze po 20 zł i takie większe po 25. No jest kolekcja rycerzy. Jakie fajne, jakie piękne. Tutaj rycerz na koniu. Kubeczki i pluszaki. I tu jeszcze jakieś rycerskie rzeczy. Zobaczcie, jakie fajne hełmy. Wow. Tutaj w ogóle wokół jest dużo różnych kopalni. Że i kamienie są stąd. Jakie piękne tam marmury, tak zwane marmury chęcińskie to są. Kazimierz Wielki, proszę bardzo. Kazimierz Wielki, który zostawił Polskę murowaną. I bywał tutaj właśnie na zamku w Chęcinach. I kolejny król, który bywał tu na zamku w Chęcinach, Władysław Jagiełło, który zwyciężył Krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem. I kolejne armaty, które broniły zamku. I mamy wreszcie na samej górze zamku królową Bonę, Bona Sforza, królowa Polski. No i legenda, najgłośniejsza legenda o zamku głosi, że królowa Bona straszy, nawiedza zamek w Chęcinach jako biała dama. Widziano ją ponoć nieraz właśnie w nocy tutaj na zamku. I pilnuje swoich skarbów. Tak, pilnuje. Dokładnie te, które upłynęły. Tak. A tutaj widok właśnie zamku.
i panorama, zobaczcie, coś niesamowitego. Tą panoramę można oglądać z wieży zamkowej, o, właśnie z tej, na którą można wejść. No i okazuje się, że jest wejście tutaj z drugiej strony zamku. Także może chociaż uda się wejść na wieżę. Nie uda się, bramki są zamknięte. O, i tam jest rycerz właśnie. To jest chyba Woje albo Biała Dama. No i panorama właśnie z zamku w Chęcinach. Teraz jest tutaj miasteczko i domy, w których mieszkają ludzie, rodziny. A kiedyś atakowano tutaj zamek w Chęcinach, właśnie tutaj z dołu. No czekajcie, już idę zamykam. Właśnie tutaj rycerz, który ochrania i ma nawet dzwonek rycerski. Czy słyszeliście? I zejdziemy sobie na skróty, taką skarpą, na której właśnie stoi ten zamek górą. Jest tu ścieżka, więc chyba można schodzić. No i idziemy teraz na lody. Podobno w Chęcinach są pyszne lody. Gdzie te lody mogą być? Zapytamy się jakichś miejscowych osób. Proszę bardzo, szukamy najlepszej lodziarni w Chęcinach. Wie pan może gdzie? Są tutaj lody, jakieś takie dobre? Tu są lody, tu są lody. Tu są ale lody. Takie od zawsze, które pamięta pan? No, że tu pani będzie do tej lodziarni. Tutaj w bramie? Tam były od zawsze lody? Nie, od zawsze to były tu. Tutaj na rogu? Tu jak ten parasol czerwony. To jedliśmy tam kiedyś. Czyli tam? No to idziemy tam. Ja nie wiem, ja nie chodzę. Nie, bo słyszeliśmy, że w Chęcinach są jakieś najpyszniejsze lody w Polsce. Czyli jak od zawsze tam, no to może tam. To tak solidarnie, bo mam najbliżej. Ale... A, rozumiem. Gdzie są najlepsze? No to pan, że tak. Albo w parku tym nowym. Albo w parku. Żeby pan już wiedział na przyszłość. jak będzie ktoś nie pytał na lodów, to wiem. Ja jak żył teraz nie ojciec, to wiem, że były amerykańskie lody. To robili, oni robili. No, robili. A teraz to nie. Tam dziewczyny robią na rogu. Jakby tam ten ekry domek, tam jest tam hotel. Za pizzerią, tak? Tak, za pizzerią. A jeszcze dobre lody są, jeszcze nie jadłam, ale zachwalają wszyscy na sobie dom. Ale tam niedawno się to otworzyło, tak jak tak. Park powstał, no tak. To wiemy gdzie. I one są dobre. Że dobre. Dobre, nie jadłam, ani to. To pomyślmy. A tam na końcu to robią sami lody? Tak. Sami robią? Sami robią, dlatego panu mówię. Bo ja chodzę, owszem, do pani Jadzi, ja mam tu swoje ulubione, ale oni już przywożą. A, przywożą skądś. No to dobra, to dziękujemy. Dziękujemy. Pomyślimy. Dziękujemy bardzo. No tak sprawa wygląda z lodami. Także jest pani Jadzia, która od zawsze robi, ale ponoć właśnie już przywozi skądś te lody. Przestała robić, tylko teraz zaczęła przywozić. A gdzieś tam na rogu właśnie są robione tradycyjne. No zobaczymy. Obok pizzerii, w której jedliśmy właśnie. Zamknięte. No i niestety lodziarnia również zamknięta, w której miały być swojskie lody. Także idziemy do innej. No to może do tego parku. Tam polecają, że są bardzo dobre. To już idziemy po rowery. No i jedziemy na te lody w parku w Chęcinach. Jakieś pyszne lody mają być, zobaczymy. A, i są też lody, słodka chwila. I gofry też są, zobaczcie, są też gofry. Ale już muszę zakupić. Banan ze szpinakiem, jagoda mleczna, sorbet mango i orzech na sorbet. Cztery lody. Osobno? Tak. Po jednej gałce, tak? Normalne oferty, jakieś słodkie? Tak. I robimy test najlepszych lodów w Chęcinach. Mamy sorbet mango, jagoda mleczna, orzech laskowy i ten najciekawszy. Banan i szpinak. Banan, szpinak. Także zjemy i powiemy wam, które lody są najlepsze według nas. Pięknie wyglądają. Który skarbie próbujesz? No to ja może ten szpinak zacznę. Okay. No bananem. Mój czuć bananem, ale super jest. A czy przebijesz szpinak? Nie, właściwie to szpinaku nie czuję. Ale na pewno jest szpinak, bo jest coś zielone, kawałki są. Ale pyszny. Taki jakiś zakwaszony fajnie ten banan. Także nie jest mdły. U mnie czuć jagodę. Powiedziałabym, że jest to smak taki bardziej śmietankowy. Poczekaj. To teraz ja mleczna jagoda. No rzeczywiście.
głównie mleczny smak jest, no ale jagody chyba też są, bo jest fioletowy. Aczkolwiek nie widzę. I co, skarby, który lepszy dla ciebie? Dobra. A dla mnie banan szpinak lepszy. No i dwa kolejne lody stają do rywalizacji. Sorbet mango i orzech laskowy. Który skarbie, bierzesz, zaczynasz? Ja mam ochotę na sorbet. Dobra, to ja biorę orzech laskowy. No, naprawdę czuć orzechem laskowym. Orzechy laskowe zanurzone w śmietance. Coś pysznego. Nie jest za słodki, moje smaki. Ja już wiem, który jest mój faworytem. Zdecydowanie. Sorbet pyszny, ale jeszcze laskowy. No to zamieniamy się. Teraz ja mango. O! Wiedziałam. Słodko-kwaśny, owocowy smak. To jest to. Aczkolwiek ten orzech laskowy też niczego. Też dobry. Wszystkie są pyszne, ale zwycięzcą zostaje sorbet mango. I my już zjedliśmy lody, bierzemy rowery i słuchajcie, jedziemy teraz szybko, może zdążymy na taki koncert. Także jeśli zdążymy, to wam pokażemy, co wymyśliliśmy. A tu jeszcze ostatnie spojrzenie na zamek. Także jedziemy. No jesteśmy na tym koncercie, wchodzimy na kadzielnię. Trzeba, dobra. Dziękujemy bardzo. No i weszliśmy, idziemy na koncert. Nie wiemy, na kogo zdążyliśmy, tam było wiele gwiazd. Mrozu, Krzysztof Zalewski miał być. Kasia Sochacka też miała być. Zobaczymy, na kogo zdążyliśmy. Zdążyliśmy na Ralfa Kamińskiego, ale piosenek nie słyszeliśmy. Właśnie schodzi ze sceny. Słuchajcie, zaczęliśmy rowerami, zamkiem, królami, pizzą, a skończyliśmy koncertem na kadzielni. No, super było. Także dzień udany, kończymy vloga dzisiejszego. Subskrybujcie kanał, zależy nam na tym i nam to pomaga w rozwoju. Dawajcie łapki w górę i do następnego vloga. Cześć. Zapraszamy.